Cześć wszystkim moi drodzy, ja nazywam się Mr. Krycha i witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale, który zajmuje się szeroko pojętą tematyką ogólnospożywczą. A w dzisiejszym odcinku podjedziemy do KFC, aby przetestować absolutną nowość świąteczną. Jesteście ciekawi jaką? Zapraszam do oglądania. A jeżeli jeszcze nie jesteś moim subskrybentem, kliknij w ten czerwony przycisk subskrybuj, na pewno się nie zawiedziesz. A jeżeli jesteś naszym stałym widzem, dobrym wyjadaczem, zostaw nam łapę w górę dla zasięgu. Dotrzemy tym materiałem do jak największej grupy osób. A teraz bierzemy deskę i lecimy do drive'a zamawiać. No to jedziemy. I podjeżdżamy do drive'a, aby złożyć nasze zamówienie. Dwa razy świąteczną nowość szejka o smaku makowca. Szejk makowca? Tak, ale dwa razy mały może być. Dobrze. A może by tą śmietaną jogurtami jeszcze dodatkowo? Nie, my akurat klasycznie dzisiaj poprosimy. No dobrze, to będzie szejk makowy, dwa razy mały, zapraszam do osób. Okej, okay, dziękuję uprzejmie. Dobry, dwa razy szejk makowy. Dzień dobry. 9,90. A proszę uprzejmie. Proszę bardzo. Dzisiaj tak nietypowo, na deseczce. Dobrze, bardzo nam miło, pogoda sprzyja. Tak, jak najbardziej. Idealna pogoda na szejka. Tak, i potem na deseczce z góry. Tak, dokładnie. Prawie dwa razy się wrócił. Tutaj proszę potwierdzenie karty. Okej, okay, dziękuję. Dwa szejki makowe. No, super. Dobra, dzięki dobra. Uprzejmie, do widzenia. No i mamy nasze zamówienie. To co, idziemy testować? Zobaczymy, czy nowość świąteczna od KFC wyjaśni nas lepiej niż ta deskorolka. A do dzisiejszego odcinka zaprosiłem specjalnego gościa. Cześć, jestem Oskar, którego już kojarzycie z poprzednich produkcji, między innymi z testu prawdopodobnie najlepszej kanapki w McDonald's. A teraz przejdziemy do unboxingu naszego zamówienia, za które zapłaciliśmy kwotę 9 zł i 90 groszy. Popitka! A w skład naszego zamówienia wchodziły dwa świąteczne szejki o smaku makowca. Zgodnie z naszą tradycją, gość, którego zaprosiłem, przedstawia przygotowany przez siebie suchar. Czym się różni balkon od polonisty? No, czym się różni? Balkon utrzyma całą rodzinę. A mogę kogoś pozdrowić? Pozdrawiam panią Mikołajkę, z którą mam teraz lekcję. Tak się prezentuje, może zobaczcie do kamery najpierw. Pięknie wygląda. Ale to jest zajebiste. Tak się prezentuje nasz szejk, nie wiem czy możecie to zobaczyć. No i jak ci ten szejk smakuje, Oskar? Jak oceniasz go? Świąteczna nowość, Mikołaje, sanie, śnieg. Myślałem, no, że święta, że czas świąteczny się zaczyna, kiedy Coca-Cola wypuści nową reklamę. Mhm. Ja przyjeżdżam, kurde, w Wigilię, kupuję to, nie? Litrami to kupię i będę to na wigilijnym stole polewał wszystkim. Takie dobre? Takie jest zajebiste. Dosłownie makowiec, jakbyście makowce jadli, to takie jest tylko, że w płynie. Bardzo dobry, płynny i teraz najważniejsza rzecz. Te bakalie, ten makowiec i to ciasteczko waniliowe. No, ciasteczko czuć. Tutaj wszystko składa się w jedną całość, dobrze się komponuje, słodziutki. Naprawdę taki, no powiem szczerze, bez żadnego ściemniania. Najlepszy shake ever w KFC. Tak. Dyniowy, który już pamiętacie z poprzedniego odcinka, który był dobry. To ten to go przebija. Tak, bo są bakalie, są rzeczywiście bakalie. Jest naprawdę tak bogaty ten szejk w środku. Tak, zgadza się, ma bogate wnętrze, jak naprawdę wiele osób nieraz. Z tym szejkiem jest jak z kobietami, przyrównanymi do orzecha włoskiego. Te, które łatwo rozłupać, są puste w środku. Te, które ciężko, mają bogate wnętrze. William Shakespeare. Zajebiste, zajebisty szejk. Polecamy i bez żadnej reklamy, bez niczego, śmiało uderzajcie. Szejk o smaku makowca, ale smakuje identycznie, jakby babunia upiekła taki pyszny placuszek, który aż jak zajadasz, to aż ci się uszki trzęsą. To jest tak dobre, jak od Saszy Grey.
Przechodzimy do naszego podsumowania. Kto jeszcze nie subskrybuje naszego kanału, zapraszamy do subskrypcji. Kto jeszcze nie wbił na grupę Bojownicy Krychy, wbija na grupę. I kochani, podjechaliśmy dzisiaj na deskorolce do KFC i zdobyliśmy nasze szejki. Deska wraca, deska będzie cały czas obecna. A teraz jakiś pożegnalny trik na koniec tutaj. Proszę bardzo, Oskar już się do niej dobiera. Desko Olka, deskorolka Olka leci, łapa szejkowa. Dzięki, że byliście. Ostatni trik dla was. Hello. I na koniec ostatnia scena. Oskar przy darmowym kurito. Zostaliśmy pięknie ugoszczeni przez tutaj panią kierowniczkę z KFC. Serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo nam miło. Bardzo. Dziękujemy bardzo. I jak ci smakuje darmowe? Najlepiej.